the light, Isaac. I'll be waiting for you at the marker. Super. What do I do? Rozdział 14. Dobra, co ja tu musiałem zrobić? To jest w portałach, kurczę, któremu odrastają ręce. Za szybko mu odrosło. Okej, on tu idzie. Gdzie to było? Jeszcze jedno. Kurde, to będzie niemiłe. Dobra. Tego wczoraj nie było. Ale się kurde, człowiek może wyluzować przy takiej gierce, nie? Niestety to ścierwo będzie nam towarzyszyło jeszcze długo. Jeszcze nie mam, kurde, apteczki żadnej. Jeszcze nie mogę wziąć żadnej apteczki. Taka piękna apteczka i nie mogę jej wziąć. Kurczę, co by tu zrobić? O, wiem co. Nie, to nic nie da przecież. Dało coś? Nie dało. Wystrzelę 5 sztuk i zobaczymy. Co teraz podejmie z ekwipunku. Dobra. Dobra, łeb, nóżka. Dobra, co trzeba zrobić, właśnie pamiętam. Cholera. Thank you.
zdenerwował się. Nie wiecie, jakie to jest stresujące. Nie masz dość. No co za rzeźnia. Naprawdę powiem wam, że przed chwilą mówiłem, że jakoś się przyzwyczaiłem do grania w tą grę, ale ta końcówka po prostu... Kurde, tu nie ma ani chwili, kurde, spokoju po prostu. Niedobry Batman. No kolejny. I to będą szli. Cholera jasna! Miałeś być martwy. Terror. Niestety jest terror. Mam was w dupie. Wszystkich. Bardzo głęboko. O Boże. To będzie troszeczkę luźniejszy motyw. Jasny gwint. Ale też, żeby nie było, że za specjalnie będzie lekko. Nie aż tak za specjalnie bardzo, no. Ale gdzieś mnie nie zabije. Coś mi pykło, ale... To rozwaliłem. To było najgorsze.
Ale nie martwcie się, to nie to, nie to, że mi się udało. Udało mi się przeżyć, kurczę, kilka metrów. I teraz jestem ledwo żywy. Przydała mi się apteczka. Isaac, bardzo ci współczuję, ale po prostu... Po prostu nie wiem, co powiedzieć już w tym momencie. Ta gra mnie niszczy. Bardzo chciałbym ją skończyć. Dobra, wejdźmy tu, może coś smakowitego będzie. Ogniwo, no przynajmniej... Przynajmniej tyle. Czyli za darmo wszedłem do środka, muszę powiedzieć. Aż się dziwię, że gra tu jeszcze daje ogniwa. Sklepik, i ławeczka. Dobra, wykorzystajmy te ogniwa. Może niech tak będzie. Dobra, wszystko w tą broń załadujemy. Zwiększyliśmy capacity, więc powinniśmy mieć możliwość ładowania do niej więcej ilości amunicji, którą teraz nabędziemy drogą kupna. Upsi, upsi, upsi. Already. To wspaniale, uwielbiam konwergencję. Już nie mogłem się doczekać. Dziesiąty, trzynasty... Dziewiąty chyba jest najmniejszy. A nie, tak. Dobra, dziewiąty. Uff, powiem szczerze, już mam trochę dość, ale chcę dzisiaj przejść tą grę. Chcę mieć to z głowy, bo po prostu... Moja amunicja kochana. Patrz jakie kutno. Ile mam tych amunicji? 150. A miałem pewnie miliard. Dobra. Skurczyby. Tam trzeba iść. To jeszcze chcę zobaczyć, czy tutaj coś. Dobra. Próbujemy takie trochę taktyki na szybkiego. Jaka kanonada, ja pierdolę, tak na starcie. Thank you.
Aha. O, tak. Spokojnie, ja przeładuję teraz. To się nie może dobrze skończyć. Matko. Co za kurde. Niewygodny teren. Pierniczy, jak ja to przyszedłem po prostu w tym razem, no nie wiem, może po prostu wybrałem lepszą broń. Ale rzeźnia. Na 10 teraz już zapisujemy. Ale to już... To już nie wyda. Cuda w tej budzie. Dobra. Już prawie. Ta gra ewidentnie nie jest dla dzieci. YouTube mi obetnie monetyzowanie. Zobaczycie. Ten odcinek jest tak krwisty, po prostu jest mięso jedno wielkie. Ale wytrzymajcie jeszcze chwilę. Jak ja wytrzymałem, to wy też możecie. Chyba. Proszę bardzo. To musiałem zrobić osobiście. Śmieszne. Przytył się do cycka. Fajnie. Myślałem, że będzie tak łatwo. Dobra. Źle jest, jest źle. Ale może się uda. Nie wiecie, jakie nerwy w tej chwili telepią mną w tym momencie, dlatego muszę otworzyć drugi element uspokajający. Wczoraj przechodziłem to z 5 razy, aż w końcu odkryłem, że po prostu trzeba napierniczać w to, co trzeba napierniczać, olewać to, co dookoła się dzieje. Ta gra jednak jest emocjonująca.
wygląda na dość beznadziejne, bezsensowne zakończenie. Znaczy beznadziejne, bezsensowne. No. Główny bohater poświęcił swoje życie, żeby zniszczyć marker i uratować ludzkość, prawda? I nie ma dla niego nadziei. Dosłownie w filmie... O! Armageddon. Yeah, well, here's another one. I'm crashing through the roof to get you. Wait. Now move your ass. Wait, no way. Ellie, it's too late. Stay clear of the station. Yeah, well, you don't really have a say this time. Heads up. I to już nie jest animacja za chwilę. Trzeba będzie dalej grać. Już człowiek wymyślał, że już będzie super. Człowiek by pomyślał, że już jest super. Cześć, gdzie ona jest? Tu jest. Znowu trzeba E napierniczać. Jestem dobry w napierniczeniu E. Się błąd zrobił graficzny po krawędziach, nie widzicie? Na przykład teraz nasz bohater ma taką fryzurę śmieszną. A i w ogóle się rozjechała animacja. Wczoraj tego nie było. Nic. Masz chude ręce. Dobra, to był Dead Space 2. Ciekawe, czy się przyczepią do praw autorskich co do tej piosenki. W porównaniu z jedynką, moim zdaniem dużo lepsza. Zrobili naprawdę niezły postęp. Gra jest bardziej urozmaicona. Fabularnie moim zdaniem też jest trochę ciekawsza. Nie jest to tylko takie latanie i wykonywanie poleceń kolesia w radiu. Jest bardziej urozmaicona, są więcej rodzajów rozgrywki, powiedzmy, no nie? Jakoś tak bardziej mi się podoba, szczerze mówiąc. Dwójeczka jest dużo lepsza niż jedynka. To na pewno. No i fabularnie. Moim zdaniem fabuła tutaj jest już bardziej dopracowana. Jest ciekawsza i zawiera taki fajny zakręt w pewnym momencie. No już się wydaje, że pani, która świeci oczami, jest fajna, gdzie na końcu się okazuje, że jednak nie, udawała. To jędza. Dobra, to był Dead Space 2. Kolejna zakończona seria na moim kanale. Doskonale. Jeżeli się podobało, to wiecie, co tam zrobić trzeba. Trzeba, znaczy nie trzeba, można, prawda, nie? Można, to jest nawet wskazane, jest mile widziane, prawda, ogólnie warto. Ogólnie warto, dlaczego? No bo to cieszy oko. No właśnie, oko cieszy. Dzisiaj w tym odcinku właśnie też cieszyliśmy oko igłą. O matko, to był jeden z najgorszych momentów, a później jeszcze, kurczę, to właśnie przebieganie przez korytarze, gdzie goni nas ten, kurczę, wściekły Konrad, kurde, z odrastającymi rękami, nogami, po prostu, jakaś rzeźnia. I na koniec jeszcze walka z tą gościówką, gdzieś tam, nie wiem, w meandrach naszego umysłu, jak mniemam, to też było niezłe wyzwanie za pierwszym razem. Najpierw do niej strzelałem, później strzelałem w to, nie wiem, pseudo-serce, tam gdzieś tam w tle. A później wyskakuje na was cała horda Grety Thunberg. I pierwotnie próbowałem się od niej oganiać, ale po prostu jej było tak dużo, że po prostu się nie da, w pewnym momencie się nie da. Więc trzeba nawalać właśnie naszą koleżankę
na zmianę z serduszkiem. Najpierw koleżankę, serduszko, aż w końcu, jak widzieliście, udało się. Trzeba zupełnie olewać Gretę Thunberg. Pamiętajcie, olewamy Gretę Thunberg. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że wytrwaliście ze mną. Następna seria będzie lżejsza, obiecuję. To już nie będzie kolejny Dead Space, to już nie będzie kolejny horror. Ja już mniej więcej wiem, co będzie. Nawet coś tam mam już nagrane. To będzie miłe, przyjemne, takie rodzinne granie. Trochę już bardziej na luzie. Powiem szczerze, to było męczące. To było męczące prawie jak Observer. Pamiętam, Observer też mnie zmęczył i na koniec już miałem dość, szczerze mówiąc. Ten klimat po prostu miażdży. Ale muszę wam powiedzieć, że ostatnio chodzi mi po głowie, żeby zagrać w Observera jeszcze raz. Tym razem z innymi wyborami. Może to bez sensu. Ale zobaczymy, może kiedyś to zrobię. Nie wiem, czy będę nagrywał pewnie. Nie sądzę. Raczej już nie będę nagrywał. Ale może wam opowiem, jak było. Dobra. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybowali tego kanału. Zachęcam do kliknięcia subskrybuj i tego dzwoneczka. Co jakiś czas coś się będzie pojawiać, prawdopodobnie przez najbliższy może rok. Zobaczymy, co dalej. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cokolwiek bym tam nie nagrywał. Cześć.